psychologii dominuje taki koncept, że dziecko w pierwszych latach to jest taki krytyczny moment, w którym potrzebuje, żeby zaspokojone były jego podstawowe potrzeby. Bezpieczeństwa, miłości, uwagi, ważności, co jeszcze? No takie podstawowe, żeby wiedziało, że świat jest bezpieczny, można ufać, jest przewidywalny. I ludzie, którzy w jakimś momencie, powiedzmy, tych potrzeb nie mają, te potrzeby nie zostały zaspokojone w tym dzieciństwie, to się na nimi ciągnie całe życie. To jest koncepcja, z którą wielu ludzi przychodzi się do terapeutów, tak? A mamusia mi za mało dała uwagi, a tatuś mnie, nie wiem, tam przekraczał granice, a mój braciszek był ważniejszy, whatever, tak? To jest to, co dzisiaj, z czym się ludzie leczą. A ja trafiłeś w dziesiątkę, no. A ja się chcę zapytać, czy w ogóle porównać, tak? Ty na pewno twoja matka starała się oczywiście to dzieciństwo zrobić najlepsze, jakie miałeś. Później po wojnie, oczywiście. Ale ten krytyczny moment, nikt ci tego nie zwróci. Matka mnie porzuciła. Tak. Ja jestem, mój dramat, ja to tłumaczę po wszystkim w swoim filmie, to nie jest dramat dziecka, którego chcieli zabić Niemcy. To jest dramat dziecka, które porzuciła matka. Nie odczuwasz na co dzień smutku, nie płaczesz, nie chodzi nie, do terapeuty? Nigdy w życiu. Nie, jestem niesłychanie pogodny, nie, absolutnie. Ale wraca nie. Ja mam zorganizowane życie w ten sposób, że to już jest. Ja mam sposób na życie, który powoduje, że życie jest pogodne bardzo, nie mam stresu. Kiedy ja jestem nieszczęśliwy? W snach. Nie na jawie, w snach. To straszne, bo tego nie można skontrolować. W snach uciekam, gonią mnie. Nie mam matki. Mnie się pytają, czy pan chodzi do... Tak, do terapeuty. Ja mówię, nie, jestem swoim własnym terapeutą. Wiesz, w jaki sposób to się... Przede wszystkim to się objawiło w niesamowicie bliskim moim miłości pomiędzy mną a moją matką, aż do jej śmierci. I potem to się przeniosło na moją żonę, która jest dalej moją matką, w tym sensie, że... Ja bardzo ciężko, dłużej niż parę godzin jestem w domu sam. A jak jestem... Nie lubisz, nie znosisz, nie wytrzymujesz. Nie, no ciągle muszę mieć jakichś ludzi, którzy są ze mną albo się zajmują mną. Ja potrzebuję obecność innych ludzi, dlatego że to mi daje takie potwierdzenie, że ja już nigdy w życiu nikt mnie nie zostawi.